Rozumie pan, o co chodzi w pomidorze? Jasne. Tak? Nie? Jeden pomidor do wykorzystania to jest ta odpowiedź, na którą... To jest tylko raz tak, raz nie, a cały czas... Nie. To wiadomo. Dobra. Wszystko wiemy i zaczynamy. Najbardziej nie lubię remisować 2-2. Tak. W Bolesławie Bukowno grałem z numerem 16. A? Nie. Tak. A? Tak, tak. Największym błędem Wisły było zwolnienie Dana Petrescu. Nie. I mnie. Tak. Do dziś nie mogę spokojnie myśleć o tym, jak Termalika straciła awans do Ekstraklasy w 2013 roku. Tak. Płakałem tylko przez trenera Henryka Kasperczaka. Nie. Ulubiony gatunek literacki. Moskaliki. Nie. Strzeliłem więcej bramek Hutnikowi Kraków niż dla Hutnika. Nie. Dla Hutnika strzelił pan 2, a chociażby w 16 kolejce sezonu 92-93 hat-trick w meczu Lecha Poznań z Hutnikiem. Zrzekłem się zaległości od Wisły, bo wierzę, że dostanę jeszcze szansę w tym klubie. Nie. Z moimi kolanami w piłkę nie zagram już nawet w Old Boyach. Nie. W Wiśle powinni oswoić się z myślą, że kolejne mistrzostwo dla klubu to kwestia nie kilku, a raczej wielu lat. Nie. Na emeryturze zamieszkam oczywiście w Kazimierzu nad Wisłą. Nie. Transfer za 120 milionów Pogby nie robi na mnie wrażenia. Do Lecha przechodziłem za 2 miliardy. Tak. Wygrywać 1-0 po nijakim, nudnym meczu to nie dla mnie. Wolę wygrywać rzadziej, ale porywać ludzi swoją grą. Nie. W piłce reprezentacyjnej Kazimierz Moskal, piłkarz, powinien osiągnąć dużo, dużo więcej. Tak. Jestem już lepszym trenerem niż byłem piłkarzem. Tak. Wolę być trenerem niż piłkarzem. Nie. Dobra drużyna bez dobrego trenera poradzi sobie, dobry trener bez dobrej drużyny już nie. Mamy powtórzyć? Pomidor. O, dobrze. Największe szczęście trenera to nie przejść z drużyną przez sezon bez kłopotów, tylko te kłopoty przezwyciężyć. Tak. Najtrudniej w piłce zdyscyplinować Patryka Małeckiego. Pomidor był. Tak. Nie widziałem nigdy lepszego sędziego liniowego niż pan Sławek. Zdecydowany tak. Wiem, jak jest pomidor po hebrajsku. Wiedziałem. Nie. No to pokażemy to. Pokażemy to, panie. O, to panie trenerze, niech pan spojrzy tutaj. To tak jest pomidor. To już jest wszystko jasne dla nas. No. Wie pan, jak to się czyta? Agwania podobno. Agwania. Tak, może być? Nie. Nie? Inaczej? Z prawej do lewej. Nie? Nie? A to sorry, tak nam powiedziano. Ja hebrajskiego nie znam. Kazimierz Moskal przeszedł bez pomidora. Z pomidorem. Z pomidorem, tak, no z pomidorem, ale przez całego pomidora z suchą stopą. Kazimierz Moskal, trener Pogoni Szczecin, był dzisiaj naszym i państwa gościem.